Jeszcze w tym roku w trasę ma wyjechać 8 przegubowych autobusów o napędzie elektrycznym, które niedawno trafiły do PKM-u Gliwice. Takie same autobusy stoją już od kilku miesięcy w zajezdni PKM Katowice, jednak wciąż czekają na swój pierwszy przejazd. Łącznie Metropolia kupiła 32 pojazdy, które zasilą tabor 4 PKM-ów. Karolina Komada. Po 10 latach w zawodzie pan Marcin musiał przejść specjalny kurs obsługi elektryków. Teraz jest już gotowy, żeby wyjechać nim w trasę. Przyjemniejsze przede wszystkim, gdyż ten autobus na drodze po prostu płynie. Tam nie ma żadnej zmiany redukcji biegów. Hamulec też działa płynnie, więc według mnie tymi autobusami jeździ się lepiej. Jedyny, powiedzmy, mankament czy tam skomplikowanie to jest właśnie kwestia ładowania. Bo o ile na pełnym doładowaniu autobus jest w stanie przejechać około 150 km, to ten dystans może się zmniejszyć w zależności od warunków pogodowych. Jednak Gliwice mają być przygotowane na szybkie doładowanie. 10 V już jeździ, 8 lada moment wyjedzie, ładowarki gotowe. Co najistotniejsze, połączymy wszystkie najważniejsze osiedla w Gliwicach, bo i Sośnice, i Łabędy, i Waryńskiego osiedle, Żerniki, no i Trynek, także tam są ładowarki pantografowe, jak Państwo widzicie, tutaj są stacjonarne. Do gliwickiego taboru trafiło 7 autobusów 12-metrowych i jeden 18-metrowy. Ich zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu m.in. z Unii Europejskiej. Koszty autobusów elektrycznych różnią się znacznie od tych napędzanych olejem napędowym. To ostatnie kosztują 1 200 000 zł, a 12-metrowy elektryk to koszt 2,5 miliona złotych. Tutaj w ramach tego projektu otrzymaliśmy 85% dofinansowania. To jest połączone dofinansowanie zarówno z funduszy unijnych, jak i z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejny projekt to jest Zielony Transport Publiczny, który jest finansowany w 100% z funduszy krajowych i planujemy zakup 30 paru pojazdów. Metropolia zakupiła łącznie 32 pojazdy elektryczne i mimo, że część z nich trafiła do PKM w Katowicach już w czerwcu, to pojazdy wciąż nie wyjechały na ulicę. Muszą zostać zarejestrowane, a rejestracją zajmował się GZM jako ich właściciel. Wiemy, że zostały już zarejestrowane i obecnie czekamy na tablice rejestracyjne. Jak one do nas dotrą, to i sprawdzimy autobusy pod względem technicznym, to będą mogły wyjechać na ulicę. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Te w Gliwicach mają wyjechać na ulicę już w przyszłym tygodniu. Ma to zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Dobry rozkład linii, który jest modyfikowany również na życzenia pasażerów. Centrum przesiadkowe oddane rok temu. To wszystko sprawia, że coraz więcej osób korzysta z transportu publicznego, a właśnie te nowoczesne autobusy wyposażone w szereg udogodnień, chociażby takich jak ładowarki telefonów komórkowych, no myślę, że zachęcają gliwickich pasażerów do tego, aby korzystać. Zakup 32 autobusów i infrastruktury do ładowania kosztował łącznie 107 milionów złotych.